Masakra, nie? Ale tu normalnie... Właśnie ten mi też opowiadał ostatnio, że to w ogóle gdzieś tam w Bełchatowie była jakaś dotacja na TT i tyle domów właśnie się spaliło. Ja nie wierzyłam własnym uszom, jak to... Ale żal. Pierdziele. Myślałam, że mi się wydaje, że może ktoś, wiesz, komin przepala zbyt mocno, albo śmieci pali, a to taki numer. Patrz, cała ta się zajęła. Instalacja, koniec po domu. Pierdziele. Drugi oddział. Pośpieszcie się, chłopaki, bo komuś tu się właśnie chata jara. Jaś, jak to się szybko pali, patrz jak to szybko chwyta, bo to przez instalację idzie. No. Ja nie wiem, czy to stanie tutaj jest w ogóle bezpieczne tak całkiem. Czy ludzie by sobie auto stąd nie zabrali? Nie, no może przesadzam, ale no... ale... jak już strażacy są, teraz jest spoko, ale... to jest stąd typie, nie, jednak mają, wiesz, taki dom i fotowoltaikę mieli, na pewno ubezpieczali dom, ale popatrz jakie to jest kuźwa niebezpieczne. Pomyśl, że na przykład, nie wiem, babka miałaby dziecko, poszłaby na chwilę do Supeko po choćby pieluchy czy coś, nie? 10-15 minut pożar. To jest nie do wiary, że to się tak szybko zajęło, nie? Ten dach, on z czego jest? Taki z blachy choćby, czy z czego oni to mają? Nie, to jest taka dachówka chyba... z tworzywa takiego chyba, nie wiem. Ja pierdziele! Jaki to jest żal! Ja nie wiem, czy tak stanie tutaj jest tak do siebie bezpieczne. Żeby strażacy powiedzieli, żeby sobie pójść, nie? Jakby coś... patrz, już gaszą tam. No ale zanim oni to kurde zaczną od góry gasić, to trochę czasu leci, nie? No. Nie wiedziałem, że coś tak gasi, że od tego zaczynają. Wodą normalnie leją, nie? No ale wtedy nie powinni wodą, nie? Ba, wiesz co, jest taka sytuacja awaryjna, ale to nie wiem, bo to jest prąd, nie? Nie powinni generalnie. Powinni tym proszkiem od razu wsypać, ale... myślę, że jak jest taka sytuacja, to oni byle jak, wiesz? A może już prąd odcięli w tym czasie, nie wiem. Zależy, gdzie jest właściciel i w ogóle, nie? Ciekawe, no bo dom wygląda na pusty, bo nikt się nie ewakuował, jakoś w biegu nie stoi tutaj jakiś, nie? Więc... jakby się zbyt wystawił, bo stali chyba, nie? No prawdopodobnie właściciela nie było i ktoś z sąsiadów po prostu zadzwonił, nie? Tak mi się wydaje, na logikę. Matka, to było strasznie. Ja pierdzielę. Ale to co chujowo idzie, ten serdek, on co? Wiesz, no podejrzewam, że niestety przy takim szybkim zajęciu się instalacji to dom i tak już będzie do rozbiórki raczej. Nie wiem, czy będzie możliwy remont takiego domu. Kurwa, i pomyśl sobie, w takim momencie to ja się cieszę, że nie mam domu, bo jakbym się tak spalił, to wolę już nic nie mieć, przynajmniej jestem spokojniejsza. Wolę mieć tylko tą działkę, trawa się się spali. To... nie, ale żal, straszny, kurde. Współczuję tym ludziom. Nie zazdroszczę im, kurwa. Ktoś w pracy po prostu jest teraz, a wróci takie coś. No. To normalnie się kurwa zajęło tej fotowoltaiki, to jakie to jest gówno. A jakieś drugie, nie? No wiesz, w szoku. Ile wypaliłaś? Jedną tylko, ale wiesz, ale że kupiłam fajki do zestawienia. Ej, ale naprawdę się im nie śpieszy, że tak powiem. Nie chcę ich oceniać, ich pracy, ale... no. Jak u nas się komin jarał, to byli bardzo... tacy, wiesz, bym powiedziała, dynamiczni. Tam na dole, co z tego węża lał, to przecież się wcześniej zgaśnie, że nic się ogarnął. Nie wiem, nie znam się na obsłudze tego sprzętu, więc nie chcę krytykować ani oceniać, bo to też, wiesz, są jakieś tam przepisy, jakieś to, tamto. Nie, no to może jeszcze tak dużo nie spłonęło. Ty, tam ktoś jest w środku, strażak. No, myślałam, że ktoś z tych mieszkańców. I tam już weszli do środka, dlatego tak szybko ten, bo on tam w środku chyba gasi już. Czy ja wiem? Tam już ktoś otworzył okna na górze, inny strażak. Nie wiem, czy to dobry pomysł, dostałem... no właśnie nie wiem, no też, no oni się na tym znają, tak? Ja nie jestem specjalistą w gaszeniu pożarów, ale... tak jak mówisz, no wietrzyć to jest jedno, a drugie jest dopływ tlenu, tak jak mówisz. No może mieć wpływ na rozwój pożaru. Jeżeli wiatr zawieje, tak, no to też faktycznie szybciej się zajmie, nie? Ale też chyba powinni jakby, no patrzeć, czy coś dookoła się nie zaczyna popać, bo tam coś tak się dymi, nie wiem czemu. Czemu tam się tak dymi? Nie mam pojęcia. Czy to tylko para po tym, co zgasił, czy to się coś zajęło po grudku?
żeby się ten domek drewniany nie zajął, bo to wiesz, potem tu się zajmie tam krzak, tam następny dom może się zająć. Pójdzie jak lawinowo. No by nie. Ja pierdolę. Na szok po prostu. Serio, na początku jak zobaczyłam ten dom, to myślę sobie, ale ktoś śmieci pali, no, ale mówię, taki biały dzień, to mało prawdopodobne, ale wiele razy tak no. Chciałam wzywać strażaków czy coś, a się okazywało, że ach, Zuzka, jak z tym czołgiem zawrzu. Mówię, tam jakiś pożar jest, nie, facet mówi, czołg odpalili, nie, a ja już chciałam na strażaków dzwonić w tym czasie. Ja to taka nadgorliwa znowu jestem. Ja bym się bał tą górę, nie? No dlatego nie każdy jest strażakiem, wiesz? Właśnie. Ja też raczej na strażaka się nie nadaję. Masakra. Tylko to nagrywamy i lecimy, nie? Teraz zobacz, ten błąd zrobił na całym środku i teraz... No ale też ludzie widzą, że jest tutaj akcja gaśnicza, to może nie powinni tu też tak się skręcać teraz akurat, tylko poczekać może, no nie wiem. Myślę, że taka akcja gaśnicza chyba jest ważniejsza od zakupów w Supeku. Ale no, pokażę już na sensację. No, tak jak my skręciliśmy, tak ja tak odruchowo po prostu skręciłam, bo zaciekawiło mnie to, nie? Nie, że jakaś jestem żądna sensacji. Tam już się kończy to palić, to nawet ognia nie widać, oni jeszcze na wodzie nie zaczęli. Ale to nie jest tak, że to się kończy palić, stary, bo to płomień się skończył, a żar może być wszędzie. Bo jak masz w instalacji, to i w całym domu może być, a teraz muszą każdy kabel sprawdzić. No. Wiem, jak się u nas na Hollywoodzie kabel jarał, to cała Hollywooda była w dymie, a nie było ognia, tylko był sam dym, nie? A wszystkie zobacz, instalacje się popaliły tam, na jednym pionie całe, nie? W środku chyba gaszą, nie? Muszę nazwać, jaka para leci, nie? Nie wiem. Trudno powiedzieć dokładnie, co teraz tam się dzieje. No tak, taka para. Ja pierdzielę, no masakra. Tu tak nie ma innego wyjazdu, więc poczekamy może, nie? Jak oni skończą gasić, no bo i tak nie wyjedziemy. Nie, tutaj wyjedziemy, nie? Bo co? No dobra. Nie, tam wyjazdu nie ma. Ale pomyślałem, jak nam się ten komin wtedy palił, to też mi nie do śmiechu nie było. Ja myślałem, że nam się mieszkanie spali wtedy, nie? No to nie, w poddaszu mieszkasz. A jeszcze najgorsze, jak myśmy wyszli na dwór, a tam jacyś ludzie, o, ci z tego poddasza mają przejebane. Ja mówię, no to ja tam mieszkam, nie?